Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy MAXIEKU TUTORIALS. Uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam. W tym poradniku zajmiemy się dodawaniem kart w pojazdach marki Renault. Dla przykładu użyjemy trzech kart, mianowicie pierwsza, czyli przypisana i działająca aktualnie w danym pojeździe, druga, nowa, a w zasadzie nowy zamiennik oryginału, który został zamówiony w aukcyjnym serwisie internetowym, oraz trzecia, używana i sprawna, lecz nie od tego pojazdu. Mimo to pokażemy, jak we własnym zakresie, mając kilka podstawowych narzędzi, możemy wymienić transponder, który umożliwi nam zakodowanie jej w naszym pojeździe. Zaczniemy od teoretycznie najtrudniejszej sprawy, a więc przelutowanie używanego transpondera na nowy, czysty. Do tego będzie potrzebnych kilka niezbędnych narzędzi, a mianowicie pęseta, nóż do tapet, lutownica kolbowa, lutownica na gorące powietrze, spoiwo lutownicze, topnik, plecionka miedziana do odsycania cyny oraz nowy prekodowany transponder dla danego pojazdu. Po skompletowaniu niezbędnych rzeczy przechodzimy do samej wymiany. Nożykiem do tapet delikatnie rozcinamy kartę, ze szczególną uwagą na zaznaczone miejsca, tak aby nie uszkodzić cewki transpondera. Po otwarciu ukaże nam się płytka drukowana. My w tym filmie nie będziemy zajmować się opisem działania całej karty, jak i wszystkich komponentów, a skupimy się tylko na wymianie transpondera. A więc w pierwszej kolejności przechodzimy do wylutowania złącz styków baterii poprzez podgrzanie lutownicą kolbową miejsca połączenia styku baterii z płytką drukowaną karty, jednocześnie podważając styki pęsetą. Pozostałości spoiwa w miejscu połączenia płytki ze stykami baterii usuwamy przy użyciu plecionki rozlutowującej lub odsysacza do cyny. Teraz odwracamy kartę i lokalizujemy, gdzie znajduje się transponder. W celu dobrania odpowiedniego modelu wystarczy przepisać symbole wypisane na jego górnej stronie oraz wyszukać odpowiednika na aukcjach internetowych. Tutaj również należy zwrócić szczególną uwagę na pozycję transpondera, gdyż nowy transponder musimy wlutować dokładnie tą samą stroną. Ewentualna pomyłka może doprowadzić do uszkodzenia płytki bądź samego transpondera. Najlepiej sobie zrobić zdjęcie, które przypomni nam później pozycję naszego transpondera. Teraz przy użyciu lutownicy na gorące powietrze rozgrzanej do 320 stopni Celsjusza z połową siły nadmuchu podgrzewamy transponder i jego okolice. Gdy spoiwo już się rozpuści, ściągamy układ przy użyciu pęsety, uważając, aby nie przemieścić elementów znajdujących się w jego okolicy. Następnie nanosimy topnik na miejsca połączeń płytki z nóżkami układu i precyzyjnie pozycjonujemy nowy układ, zgodnie z wcześniej wykonanym zdjęciem. Teraz, ponownie używając lutownicy na gorące powietrze rozgrzanej do 320 stopni, podgrzewamy nowy układ i jego okolice, tak aby spoiwo lutownicze się roztopiło. Gdy płytka już ostygnie, przystępujemy do montażu jej w obudowie. Plecionką czyścimy z cyny złącza baterii, tak abyśmy zmieścili się w otwory w polach montażowych płytki naszej karty. Delikatnie dopasowujemy naszą kartę w miejsca złącz baterii, po czym odginamy je w stronę naszej płytki.
Po spasowaniu złącza baterii używamy topnika, a następnie przy użyciu lutownicy kolbowej i spoiwa lutowniczego zalewamy miejsca połączenia. Po tak wykonanym procesie sklejamy obudowę karty. W naszym przypadku dla potrzeb filmu używamy tylko zwykłej białej taśmy, tak abyśmy mogli później zaprezentować jej kodowanie. Tak przygotowana karta jest czysta i gotowa do przypisania do naszego pojazdu. Dlatego w tym momencie przyszedł czas na programowanie naszych kart, a więc przechodzimy do programu MaxiAQ oraz łączymy się z modułem nadwozia w naszym pojeździe. Po połączeniu wybieramy zakładkę adaptację. I tutaj pozwolę sobie zaprezentować reakcję pojazdu na wszystkie trzy karty w aktualnym momencie. Mianowicie, pierwsza karta, w której został wymieniony transponder, oczywiście na ten moment pojazd nie będzie reagował. Druga karta, czyli zamiennik zakupiony w internecie, pojazd również nie będzie reagował. Oraz trzecia karta, która jako jedyna aktualnie jest przypisana do tego pojazdu i oczywiście ona uruchomi pojazd. Naszym celem oczywiście jest działanie wszystkich trzech kart, a więc aby je zaprogramować, wybieramy pozycję o nazwie Programowanie kart. Ukaże się nam okno z opisem procedury, jak i wymaganiami do jej uruchomienia. Na pewno będzie tu potrzebny kod PIN naszego pojazdu i aby go uzyskać klikamy na przycisk odczyt PIN-u, lecz nie we wszystkich modelach ta funkcja będzie dostępna. Aby zweryfikować czy możesz to wykonać w Twoim pojeździe, wystarczy wejść na stronę producenta i użyć zakładki funkcjonalności. Jeżeli nie znajdziemy odczytu PIN-u czy kodu ISK w naszym pojeździe, pozyskanie go na tę chwilę będzie wymagane we własnym zakresie. W tym modelu akurat ta funkcja jest dostępna, a więc klikamy na przycisk odczytu. Po pojawieniu się naszego kodu możemy przejść do rozpoczęcia procedury. Tu zaznaczam, że zapłon musi być wyłączony, slot na karty pusty oraz po rozpoczęciu procedury wszystkie karty zostaną wypisane z pamięci, również te działające. Po spełnieniu wymagań klikamy na przycisk wykonaj i stosujemy się do wyświetlanych komunikatów. W tym przypadku wkładamy naszą pierwszą kartę, która była już zapisana w pojeździe. Gdy chcemy dodawać kolejne karty, klikamy na przycisk OK i następnie umieszczamy drugą kartę w slocie naszego pojazdu. W tym przypadku jest to zamiennik zakupiony w internecie. Oraz kolejna trzecia karta po naszej wspólnej wymianie transpondera. Po tak wykonanej operacji wszystkie trzy karty powinny od tego momentu działać z naszym pojazdem. Pozwolą one na uruchomienie naszego samochodu, jak i obsługę zamka centralnego. Mam nadzieję, że w tym filmie jasno pokazaliśmy Państwu, jak wykonać całą procedurę dopisywania kart oraz pomogliśmy w miarę czytelnie w domowych warunkach wymienić transponder w używanej karcie. Jak pojawią się jakieś pytania, to zapraszam do udzielania się pod filmem. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Zostawiam Was z materiałem poglądowym, jak działają wszystkie karty po naszym kodowaniu.